Witamy wszystkich hodowców i sympatyków naszego sportu. Nazywamy się Rostek Jan i Krzysztof i to Nikodem. Może przyszły zastępca. Nasz, lotujemy w oddziale Kraśnik 0374 w okręgu Lublin. Jesteśmy po 11 locie gołębi dorosłych. Sezon bardzo wymagający. 9 lotów pod wiatr na takiej prędkości 1200-1100 i później następne loty z wiatrem. Uważamy, że sezon udany, może nie ma jakiegoś takiego super wyniku, tak jak we wcześniejszym, tam 2 lata temu czy rok temu, ale trzeba się cieszyć tym, co jest. To ja się od razu nie zgodzę ze stwierdzeniem, że sezon nieudany, bo mówicie, że sezon nieudany, a z tego, co się dowiedziałem, udało wam się w kategorii GMP wylatać całkiem przyzwoity wynik. No tak, ale dlatego mówię, że nieudany, bo tam chcieliśmy dobry wynik w kategorii wylatać. Tak to wszystko może było szykowane pod A. No niestety, no, też jest tam 108 wa, czy tam 112, w zależności tam, którego gołębia gdzie włożymy. To też jest chyba dobry wynik, ale nie jest taki wynik, żeby to się liczyło w Polsce. A że w GMP wylataliśmy 1800, chyba 75 i tam coś po przecinku. No wynik dobry, myślę, że to taki wynik 15 w Polsce. No zobaczymy, po weryfikacji, bo wiadomo. Się rok rokowiec nie równy, tak. Ale gdyby to był ten wynik w zeszłym roku, byłaby to czołówka. No tak. To by był pierwszy wynik albo drugi, bo tamten Pawła Mędrysy wynik, który był odrzucony, ale mu gołębia innego włożyć, to taki porównywalny wynik. Nie można porównać roku do roku, ale no, wynik na pewno imponujący. No fajny wynik, fajny. Troszeczkę na gołębie na maratonie to poprawiły, po prostu trochę zmieniliśmy tam sposób prowadzenia gołębi przed maratonem. A czy to się udało? No, dzisiaj mamy wpadanie na maraton, okaże się. Czy to będzie zasługa jest sposobu karmienia, czy po prostu, no lot był z maratonski z wiatrem, tam troszeczkę zaryzykowaliśmy, bo najlepszych gołębi nie wsadziliśmy, 6 dobrych tylko wsadziliśmy. No i reszty takich, jak ja to mówię, wyrobników, co tam mają po 8, po 9 konkursy, ale takie wszystkie tam 200, 300 na liście. No i akurat GMP zamknęły te gołębie, bo z tych 6, 4 i tam jeden ten dorobił gołąb przyzwoicie, bo tam było chyba 5 gołębi. 10 na oddział, czy 11 gołąb, to był 5 nasz, także fajnie, fajnie. To ja was trochę pociągnę za język, a na czym polega ta zmiana do lat poprzednich? Możecie zdradzić sekret? Tak, mniej po prostu na karę jakichś tam środków. Czy mniejsza suplementacja? Mniejsza, tak, mniejsza suplementacja. Okay. Suplementacja taka sama jak przez cały sezon, tylko mniej na karmę. Okay. I na przykład woda do południa, tam jak coś, herbata czy tam Sprint Plus było, to do południa była tylko mieszane, a po południu była sama czysta woda. I karmienie do oporu, bardzo dużo kukurydzy. Nawet w południe dokarmianie gołębi, to tak kiedyś tam, jak byliśmy u Darka Marciszewskiego, Darek tak mówił, no i w tym roku zaryzykowaliśmy, tak. No mówię, no jeden lot wyszedł, to nie świadczy, że to jest to, no nauczymy się tego, bo jakieś tam te maratony nie były naszą mocną stroną, bo i takich gołębi nie mamy na maratony jeszcze za dobrych, ale no wyszedł lot, no. No i nie wkładane były co roku na maratony najlepsze gołębie, tylko zostawały w domu. No właśnie, a jak mielibyście trudniejszy dla was sezon, łatwiejszy? Cięższy. Cięższy sezon, bo powiem tak, sezon cięższy, bardzo i wymagający, bardziej selekcyjny sezon jest. My akurat może w gołębiach rocznych, dużo gołębi rocznych nie zgubiliśmy. Bo były straty? No załóżmy, zaczynaliśmy koło 55 gołębiami rocznymi, to na chwilę obecną mamy 40. Tylko pod tym kątem zaznaczam, że nasze gołębie roczne nie były wkładane na maratony i na 500-ki. Robiły wszystkie loty do 400 km. No i tutaj było może to, bo wiem, że hodowcy jak wkładali na 500-ki gołębie roczne, to tam cięło te gołębie bardzo. Mówię, no jest tam 40, jeszcze z tego prawdopodobnie 8. Czy 9 zostanie po sezonie, ale no 43 chyba, po sezonie zostanie usuniętych, no bo nie spełniają. Ale sezon no bardzo ciężki, no i mówię, zgubiliśmy te 4 takie no super gołębie, co nigdy nie, przez ileś lat nie zgubiliśmy takich gołębi. W tym roku 4 gołębie zgubiliśmy właśnie, no jedne z lepszych gołębi na gołębniku, no ale no wojna jest, żołnierze giną gorzej jak generałowie giną, no szkoda.
No ale może... To może, że się wtrąca jest zasługa drapieżników, bo wtedy co zginął dobry gąb, to następny przyleciał już przez drapieżnika brany. Tu Cooper wszystko pokaleczony, także dużo... Tutaj lokalnie duży problem z... Tak, tu bardzo duże mamy problemy z drapieżnikami. U nas gołębie od końca lotów młodymi siedzą już zamknięte, bo byśmy nie dali sobie po prostu rady. Tak, no łapie jastrzębie nam niszczą te gołębie i siedzą zamknięte. W tym sezonie też może to trochę była, żeśmy, bo nie było pogody na obloty, zaczęliśmy puszczać dopiero po połowie marca, bo no nie było pogody, nie było tego, baliśmy się i to może też miało to, wpływ. No mówię, tak jak tam i później gołębie były normalnie sparowane, ale dłużej trzymaliśmy gołębie w parach ze sobą, bo tak ja nie mogłem przyjechać z Warszawy, później święta i tak wszystko tak... No co pamiętam, to jest tak, że to głównie ptaka się zajmie na co dzień gołębie. Tak, 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 tak. No ale on musi mi pomagać, bo ja już i tego i tak no, to tak. Tata się zajmuje, tak, na telefonie jesteśmy, tam w sprawie karmienia konsultujemy się ze wszystkimi tam środkami, tak samo. Nikoś, ja wiem, że jest tu mikrofon fajny, ale to musisz siąść albo pójdziesz do mamy. Nikoś. I no mówię, to taki był ten początek, że gołębie dłużej były ze sobą, to raz, później troszeczkę na popróbnym locie gdzieś coś gołębie załapały. I tak spróbowaliśmy to leczyć tak naturalnie, ale to nie dawało rady. Te gołębie fajnie przylatywały, bo tam mieliśmy na 5000 w setce załóżmy 30, gołębi 30 kilka. Ale te gołębie nie poprawiały, nie te same, a jak przylatywały te same, to nie było tej szpicy. I to może, no mówię, po drugim locie gołębie zaszczepiliśmy, też podaliśmy lek na taki kombajn, na różne choroby. No i jak, tak bym powiedział, jak świętą ręką odjął, raczej choroba zginęła, tam cztery gołębie nie pomogło im to, skróciliśmy to o głowy. No i trzeci lot był już kapitalny i później już tak leciało fajnie. Ten trzeci lot już był kapitalny, czwarty był chyba najsłabszy w sezonie. 300, nie wiadomo dlaczego, bo gołębie były super w formie, no ale słabo przyleciały. No przeszły, po prostu przeszły. Gdzieś przeszły czy coś. Później pierwsza 500 była taka fajna, druga 500 była... Też dobra. Nie, druga była... Czy trzecia była. Trzecia była dobra, a druga była... No też taka z tych wszystkich lotów najsłabsza. Bo też to taka 500 miała być z wiatrem takim silnym, bocznym, pod wiatr, tak, i to jakieś burze miały być przechodzić i my najlepsze gołębie zostawiliśmy w domu. No i tam też chyba tylko zrobiliśmy do GMP za 292 punkty ten wynik. No taka się okazała też nie za ciężka, no ale no mówię, my podjęliśmy taką decyzję, że nie wkładamy, bo gołębie są ważniejsze. No może się na maratonie ten wynik poprawił się. No i tak sezon, no mówię, sezon taki wymagający, ale i taki potrzebny, selekcyjny sezon. To jeszcze zanim pójdziemy na gołębniki, jak u Was wygląda teraz przygotowanie się do sezonu gołębi młodych? Do gołębi młodych? No w tej chwili już gołębie młode są, tak jakbym powiedział, odsadzone, bo tak jak na wcześniejszych filmie gdzieś tam pokazywaliśmy, mają jeszcze takich 10 szaryków, że z nimi są, no to już tydzień, w poniedziałek tata odłożył ich na woliery. No i teraz taka karma lżejsza, z dużo ryżopady, później mogę Wam pokazać. I są już tak rano opuszczane, jak wdowce skończą oblot i one są wyganiane, otwierane, wyganiane. No, wlot jest, otwiera, startują sobie, włas jest zamknięty. Jest taka nauka latania na wchodzenia, na wołanie. No i taka, myślę, że pod koniec, w niedzielę może drugi raz ich zaszczepimy, bo były dwa tygodnie temu szczepione pierwszy raz szczepionką Columbii RP i teraz w tą niedzielę zaszczepimy tą PHA. My tak zawsze robimy, ktoś powie, że to późno, ale my to już tam 5 lat robimy i od 5 lat nie ma adeno.
A dużo macie goni młodych? Młodych 90 mamy do lotów. I zaczynamy treningi już. No myślę, że poniedzieli, tak, ale treningi. Takie treningi, że wyłapię tu w kosz. W gołębniku będą w koszu, przed gołębnik, później z kilometr dalej. Gdyby mają teraz te luźne obloty? No i już do poniedziałku miały luźne obloty. A teraz już mają tak, że są wyganiane, godzinę mają włas czy tam półtorej zamknięte i po godzinie wołane są. I który wejdzie, to zje, który nie, to nie je. Nie je. No i co, gołębie, to tak mamy też jak co roku takie przyciemniane, no. Nie zaciemniane, tylko przyciemniane. No i zobaczymy, jak ten sezon wyjdzie. No. Sezon na młode to jak się uda. Pierwszy lot oddziałowy albo się uda, albo się nie uda. No. To jest zmora lotów gołębi młodych, że wszystko każdy robi, każdy hodowca jak najlepiej, a przychodzi pierwszy lot, no jest bomba nie wiadomo z czego. No, no i teraz troszkęśmy zmienili na zebraniu oddziałowym, że zrobimy 4 loty próbne młodymi. 4 loty po prostu próbne młodymi. Z kabiny tego, bo no, zmora była, bo dużo było adeno u ludzi i tego spadek było tych gołębi zawsze, koeficjenty gorsze, a teraz myślę, że to pójdzie w dobrą stronę, bo te gołębie nawet, które złapią adeno wcześniej, to jest czas podać i do lotów one powinny być już gotowe. No i to, że dzisiaj jest, no wiadomo, paliwo wszystko drogie, jednego hodowcę stać jest wywieźć te 6, 7, 8 razy gołębie, a drugiego nie stać, także tam koszowe delikatnie podnieśliśmy. No i będzie takie 4 loty próbne z nocowaniem w kabinie, tam 40, 80, 80, może no. 60. No. I to i zobaczymy myślę, jak... To pierwszy raz tak jest zrobione, ale myślę, że to będzie plusem dla oddziału i dla hodowców w oddziele. A będziecie wprowadzać jakieś zmiany w lotach gołębi młodych porównaniu do lat poprzednich? Nie. To sam system, to system. Najpierw w koszach się uczą, 2-3 dni wynosimy, siedzą na noc wyłapane, rano wynosimy, puszczamy ich z koszy, a później zaczynamy tam 10 km, 15 czy 30, zależy od pogody. No i, tak. I zakrapiamy, jak zaczniemy w kosze ich łapać, to dzioby im będziemy nosy zakrapiać. Czym? Rozitol, i ten. Kaszland i dwa, jeszcze ten taki też krople z tej firmy, co Kaszland, podpowiedz mi. A to musimy pójść do domu, no. Okej, to pokażemy później. Tak, to tam nie ma, no mówię, cztery rodzaje kropli i co tydzień dostaną do nosa krople. A ja was zapytam, bo... No, uważam, że macie na temat tego wiedzę, pojęcia, jak miałbym to nazwać, bo patrząc na lata poprzednie, te loty na gołębie młode wam po prostu wychodziły. Jak uważacie, w czym jest sukces w lotach gołębi młodych? Bo są osoby oczywiście, które nie przywiązują uwagi do lotów gołębi młodych, no ale ewidentnie wam te loty wychodzą. Więc jak mielibyście powiedzieć, w czym uważacie, że jest sukces, żeby wylatać wynik na gołębie młode? No to podstawa to zdrowe gołębie. Tak. Zdrowe gołębie. No i trzeba dużo czasu z nimi spędzać. No. On musi lecieć do hodowcy. Tak. Dyscyplina. On po prostu, no powiem wam taką ciekawość, że oni są w Warszawie. No ja tu spędzam sporo z nimi czasu, ale jego, mniej może niż mnie są przywiązane, ale jego żona były wypuszczone na oblot, wróciły z oblotu, wyszła, wystawiła rękę i sfrunęły jej na głowę, na rękę. No, mamy takie filmiki. No, że po prostu... No, młody musi do czegoś lecieć, no. Tak, nie, bo inaczej go trudno zmotywować, a tak on leci raz do gołębnika, ale i do hodowcy musi lecieć. No, musi być zdrowy, młody. No i też troszeczkę trenowany młody, bo nie oszukujmy się, że ktoś jak wywiezie 2, 3, 4 razy, że on będzie dobrze leciał w oddziele. To nie. Moim zdaniem, czym więcej treningów na gołębie młodych, tym lepiej dla młodego. No. Ja to mówię, że młody jak małpka. Czym więcej go się wywiezie, tym on no bardziej ten zapoznaje się z terenem i jest odważniejszy po prostu. A tu nie ma złotej... Mówię, u nas nie są jakieś tam te młode na wdowce robione, no nie, normalnie są tutaj wszystkie, wejdziemy, zobaczycie. No. No teraz pokażemy, jak to u nas w gołębnika wygląda. Tu jest jeden gołębnik dla wdowców, tu jest drugi, możemy wejść, drzwi otworzymy. Ale tu jeszcze ta woliera służy, tu są przedział samców i ona do kąpania, a
ta woliera służy do samiczek, które przebywają codziennie. Możemy otworzyć wolierkę, bo... Otwórz. Tu samiczki siedzą. Tu przebywają codziennie. Na początku sezonu wszystkie samiczki siedziały tutaj na wolierze, tylko na wolierze. 5-6 lotów, później siedziały 3 loty w środku, a od maratonu mają i środek, i wolierę dostępną dla siebie. I tu mamy takie też rozwiązanie, że w tym gołębniku jest tak, że... Cele są niezamykane. Tutaj cele są niezamykane. To tak robimy po prostu. No taka ciekawostka jest, że też tam w gołębniku bardzo nie sprzątamy. Tak jak tu widać pod rusztami, bo mówię, no nie ma na to czasu. I tutaj jak samiec zginie, ta cela jest otwarta cały czas. Później po sezonie dopiero zamykamy, jak po selekcji, i cele jest. No tutaj są otwarte cele cały czas. I samczyki mają cały czas cele otwartą. A tu już cele są zamknięte. A tu nas znowu drugi gołębnik, tak żeby nie wyskoczyło. Nie wyskoczyło. A tu drugi gołębnik, no jest. Tutaj cele są zamknięte, tylko w sobotę, w niedzielę, jak gołębie przylatują, mają otwarte. I po każdym treningu, jak wracają, to z wywózki też są otwarte, jak się spotykają z partnerkami. I one nie lecą razem w treningu. Tak, razem puszczamy. Tu jest gołębnik gołębi młodych, ta wolierka i tych włas. No, lecą włas i one lecą. I tu mówię, gołąbki tak młode wyglądają. No i tu są gołębie rozpłodowe i z młodymi takimi, które tam są. Tu jeszcze jest. No, także jak idą na lot, to tu się zamyka wolierę, żeby one tam sobie... Tak, właśnie na pierwszym locie też tak mieliśmy, że w tamtym roku ta woliera była przykryta, no. Ale ta pil zaczęła brzydka łuszczyć się, zdjęliśmy to i tak z przyzwyczajenia, no, wypuściliśmy w niedzielę rano młode na wolierze, no i nadleciało 14 gołębi, 4 siadło na włazy. No i te się odbiły, tam był drugi, trzeci, czwarty i chyba szósty w oddziele, coś takiego. A te w górę. A te niestety w górę. No te zaczęły. Zaczęły te bić w siatkę, no i ze 2 minuty straciliśmy, no. Zatem wgoniliśmy towarzystwo, no i dopiero siadły. Także nauczka na przyszłość, no, jest taka. A na jakim w ogóle systemie taki zegarek lubicie? Tauris. Tauris. Tak. No i tu taki jest ten niezawodny system, no, prosty. Rozpodowy. No i tu gołębie rozpłodowe, wejdziemy do gołębnika. 33 pary gołębi rozpłodowych i tam chyba 5 par mamek jest. Teraz wchodzimy do takiego pomieszczenia ala gospodarczego, w którym się karmy znajdują. I mówię, no tutaj możemy te karmy pokazać, no. Tu jest 6 rodzajów, z 6 firm ta karma. I 3 rodzaje tej karmy, do tego jest ryż, pady, konopiak. To jest tak, Prima, ID, Flornas, Prima, Krzyśka Szkolnego, Van Robeys i Van Robeys. Włochów jest dosyć sporo, to teraz powiedzcie, jak to stosujecie. To jest tak, że tutaj jest 19 worków karmy, tylko to jest 6 worków karmy pierwszej fazy, 7 worków... Aha, czy macie takie rzędy, czy pierwszy... Tak, to jest pierwsza faza, taka dietetyczna karma. Tu jest karma taka grochowa, no jest tu karma energetyczna i tu do tego jest taka karma drobne nasionka, taka karma od z ID na maratony, taka i taka sobotnia karma. No i my tak robimy, że kubeczek to po dynamiku bierzemy z każdego worka, do tego wiaderka i mieszamy, no i to taka wychodzi pierwsza faza dla nas. Czy taką karmę kiedy stosujecie? W początkiem sezonu, no to nawet do czwartku. Okay. A no czym większe, dłuższe loty, cięższe, no to mniej tej karmy. I do tej karmy jeszcze ryżu pady dokładamy w razie czego i jęczmienia. No i następna karma jest karma taka grochowa, czyli taka, żeby gołębi odbudować, zbudować. I karma energetyczna. Czyli to, co jest w tych wiaderkach, to jest jakby w tym sorcie tutaj karma, tak? Tak. No i tu jest karma na sobotę. Sobotnia karma, a taka. Troszeczkę się karmi, to taka jest. Takie tu drobne nasionka, konopi, jest taka, żeby te gołębie coś chciały jeszcze zjeść i wypić wody. Tutaj, no mówię, nie decydujemy się na jedną karmę,
No bo jakbyśmy pokazali worek, to każdy w worku jest co innego. Mhm. Także my tak sobie wymyśliliśmy, że kupujemy 6 worków i sobie mieszamy, no i taka jakaś podstawowa karma wychodzi. Okay. No jakbym się miał zdecydować na jedną karmę, no chyba bym się skłaniał koło tej ID na razie, jak ją stosujemy, chyba już trzeci sezon. No i ta z Flornasa jest też taka ciekawa. Ale mówię, no one się uzupełniają, no bo 6 worki, jak otworzysz worek, to jest każdy inny. Okay. No i mówię, no do tego jeszcze tam jakieś jest ryż, konopia, słonecznik uskany, orzeszki ziemne. No mówię, orzeszki dajemy po przylocie, w środę jak wywozimy gołębie na trening, to orzeszki czekają i w niedzielę jak gołębie przylatują. No i tu tak, tyle tak z karmienia, no, jak wygląda karma. A jeszcze miałem Ci karmę pokazać dla gołębi młodych, która o, teraz jest. To jest taka karma. Jęczmień. Jęczmień, ryż pady, troszeczkę karmy beka, no i karma lotowa. One teraz to dostają. Ale to jest jakaś gotowa mieszanka dla młodych, czy też mieszacie? Sami mieszam. Mieszam tutaj troszeczkę karmy beka, karmy lotowej, sam ryż pady i jęczmień do tego. I dla krótkodziobów, bo my gołębie rozpłodowe i gołębie młode na chwilę obecnej karmimy na karma. To taka karma. Bez natural. O, to nie znam, nie spotkałem się. To u nas tutaj taki producent, około 40 km, on nas produkuje tą karmę. No, w dobrych pieniądzach, a dla gołębi młodych i na razie, i dla gołębi rozpłodowych to wystarcza, bo później już gołębie młode przechodzą na tą karmę. Okay. Już tam dwa tygodnie przed lotami dostają już tą karmę. W podobny sposób jak na gołębie. No, tak. Bardzo krótko, młode są bardzo krótko karmione. Także tak. Ja jak wchodzę czasem to w karmiku, znaczy, to nie mogę wsypać, bo przewracają mi karmik taki, no bardzo krótko się trzyma. Bo znowu gołębie dorosłe są tak dosyta karmione, to nie jest tak, że dostają tą karmę, załóżmy, dostają w środę, ale jak jest zimno, to te gołębie więcej zjedzą, to są jeszcze ryżem pady dosypywane, także one są prawie zawsze najedzone, no nie ma tak, że bo, jest wydzielone. No, żeby miały siłę powrotu. To nie ma tak. Młody, no mówię, jest podwydział, ale jak jest zimno czy coś, to też jest dosypywane, no. I zawsze są w sobotę u nas karmione. Czy młode, czy stare gołębie są karmione. Przechodzimy do miennika rozpłodowego, bo z tej strony mamy wejście. No i tu się pierwszy gołębnik taki rozpłodowy znajduje. Tu są gołębie rozpłodowe. No tak każdy gołębnik jest podobny. A jeżeli chodzi o karmienie gołębi w rozpłodzie, jak to wygląda? Karmią sobie trzy razy, beka i trzy razy dziennie, rano, w południe i wieczorem. Dla krótkodzioby, grochu dużo, taka mocna karma. Grochu dodajemy, mocno karmę dajemy. Tego mi widzę, to mają swoją wojnerę? Tak, no woliera tutaj jest. No i mówię, te szaryki właśnie, które tam były u młodych, teraz tutaj po wolierach są po gołębnikach rozrzucone i... I one tu już będą siedzieć do jesieni. Możemy wejść do drugiego gołębnika, później z drugiego do gołębi młodych wchodzimy i... To praktycznie identycznie. To się... Identycznie, tak. Tu to mówię, jest identycznie. Pod normalny tak jest gołębniki, tu żadnej rusztów nie ma nic, no, w celach, no. Tak też tutaj cele to sprzątamy z przodu, a w środku nie sprzątamy. Tu też jest woliera, tylko teraz tutaj zamknęliśmy, bo przeparowujemy dwie pary i na razie no są po prostu trochę chwili. Na chwilę jest to zamknięte, żeby tam się sparowały. Rozłączamy to wszystko. Bo to już trzeba rozłączać, no. Towarzystwo. No i tak jak wentylacja, to kiedyś to jak Oliver był, to tak mówiliśmy. No i to jest wszystko podobne. Wszystko tak. Podobne, no. Tu jest gołębnik dla młodych. Dla młodych i tak, o, takiż lecz. Taki gołębniczek dla młodych, no mówię. Są przyciemniane, czyli tutaj taka szmata wisi, jak ja to mówię. Tutaj jest zamykany ten właz, tu we włazie jest tak dektura, tu jest taka czarna. Przysłoni, tu nie jest ciemno, tu jest tak, że jak gołąb
zleci na rusztą, do wody przyjdzie, tu nie jest ciemno, tu jest taki półzmrok, no i te gołębie wyglądają no w tym momencie. Tu są spierzone. Tu co najważniejsze, to z przodu jest spierzony błąd. Czy tu będzie miał pełne, czy cztery, czy trzy piórka, to nie jest ważne. Ważne jest przód. Przód gołębia, żeby był tutaj, głowa spierzona. To jest, no my tak to praktykujemy, że u tych młodych, no mówię, każdego możemy tutaj wziąć, bo to u nas też są tak, że te gołębie są z różnych, no, lęgów, no. Nie ma tak, że mamy pierwszy, drugi lęk. Tu nawet z trzeciego. Tu nawet z trzeciego lęgu są, no. I mówię, no, jest to, że my jak młodych przyciemniamy, to 3 tygodnie po odłożeniu ich zaczynamy przyciemniać. No, a później te, wiadomo, te pierwsze gołębie zaczną się pierzyć, to i lotek więcej wypuszczą. Te późniejsze, co się dokłada, to one zostają na całym skrzydle. No. No trochę później jest problem, no bo nie zawsze spierzą. Tak, nie zawsze spierzą, bo zawsze gdzieś tam zostanie, ale to nie ma znaczenia. No. No, i mówię, każdy jest tutaj z siebie, główka wypierzona, no. I tutaj, to jest najważniejsze według mnie w młodych gołębiach. Wiadomo, że może jak ktoś tam na wynik lata czubowe, to jakieś tam inne, ale u nas to mówię, my chcemy, żeby ten gołąb tutaj był wypierzony. I on, powiem ci, on taki jest troszeczkę nawet odważniejszy. One nawet tutaj gruchają, potrafią się namieść. Ale to jak on zniesie jajka, to mnie, one tam sobie siedzą na jajkach, tutaj nie ma. No. Czyli jeżeli to karmimy teraz, to jest ta karma z wiaderka na. Tak. A później 2 tygodnie przed lotami, 2,5 tygodnia przechodzimy na tą karmę lotową już. Wiadomo, że w początku to jest ta pierwsza faza cały czas, a później w czasie lotów, wiadomo, na młode loty są to krótkie, to tam tej drugiej, trzeciej fazy nie idzie dużo, ale jest w pogotowiu, no. A co gołębie młode teraz dostają jakąś suplementację? Coś na wodę? Na wodę dostają cały czas, czy to gołębie młode, czy to gołębie dorosłe, rozpłodowe, to dostają zakwaszacz z Ronfindra. Avidres? No to tam 5 litrów od was było kupione, już się kończy. No. A tak od czasu do czasu dostaną jakiś ten. A z Ronfindra też Active, nie Amifresh. A tej frejsz, tak. No jakieś witaminy, aminokwasy okay. Dostają. Dostawały też napierzenie, jak się były przyciemniane, to dostawały napierzenie. Okay. Czyli kwiat siarczany, Tauben Gold, to też dostawały, bo to jest ważne, żeby one tamte, bo one już się drugi raz nie wypierzą przecież. To taką suplementację pierzeniową też dostawały do wody, na karmę, ale większość to na karmę, żeby ta woda nie kisła. Wiadomo, poidełka, no to tu jest większe poidełko, jest 3-litrowe, no i ono jest tam wymieniane. Za każdym razem, no, na drugie po prostu. Wypijają, tamto śmie... są podwójne. Podwójne, no. Wymieniamy non-stop. Mówię, młode są na razie zdrowe, były szczepione 1,5 tygodnia temu, jak był pierwszy maraton. I teraz w niedzielę uszczepimy drugi raz. No, kał jest, można tu zobaczyć, jest. Te sadki nie sprzątacie. Nie, tak? Nie. Nawet ci powiem szczerze, że na twój przyjazd troszeczkę posprzątałem, no. Tak, tata nie może sprzątać, bo tata dusi. Mnie nie ma całkowicie. Tam przyjeżdżam raz w tygodniu, 2 razy na tydzień. To mówię, nie sprzątamy. A poza tym te gołębie się muszą hartować jakoś, no. Muszą się do nas przyzwyczaić. My nie będziemy chodzić codziennie i sprzątać, no. Także, jakim, ale nie chorują, no. Nie ma jakiegoś tam problemu, żeby tu jakieś chorowały. Jak? To mówię, herbaty też dużo no, robimy. Od Darka Marciszewskiego ten cały komplet kupujemy i to dajemy. No. Ta oczyszczająca, regeneracyjna, cały czas jest tam. Jak tak słyszę, to dosyć dużo właśnie pani taki porad od Darka Marciszewskiego. Na młode, na maraton? No może na młode to nie, tylko to na, z herbatami to sami, ale na maraton dużo właśnie. Jak byliśmy wtedy po młode, tam sobie rozmawialiśmy. No i coś tam, no. Trzeba było spróbować, no i mówię, pierwszy lot wyszedł, ale to nie czyni, no, wiosny jeszcze ta pierwsza jaskółka. Zobaczymy jak dalej, bo to trzeba próbować, bo nie każda metoda jest do każdej gołębi. Uda się, trzeba tą metodę i do siebie przystosować, no to tak jak i od tadzia pałki, od którego mamy tu 80% gołębi, no. Powiedział co daje, niektóre środki się u nas sprawdziły, niektóre nie, no ale mówię, no, dzięki niemu, no jest... A co się na przykład sprawdziło? No, na przykład dynamik my tam dajemy. Później ci mogę pokazać rozpiskę, co my tam dajemy.
Nie ma tu tajemnic, no. Tu, kto nie macie będzie... rozpiskę od pana Tadeusza, pałki? Znaczy, to mówił nam, a teraz robiliśmy swoją po prostu, tak jak my to robimy. I tu mówię, nie ma no tajemnic, no bo środki to tylko gołębiom pomagają, a one nie będą za nich latać. No. Wiadomo, że podstawa to jest gołąb zdrowy, no. No, Blitzform dajemy. Dwa razy w tygodniu też ktoś może być, bo my nakarmy Blitzform dajemy. On nas po prostu nauczył karmienia, powiedział nam, no. Że on tak powiedział, że mówi, jak będziesz na czterech weselach jednego dnia, to nie będziesz zadowolony. Bo myśmy pierw dużo lecieli całością, nie? Nie patrzyliśmy i on to na pogodę, na pogodę, na dystans. I my tak na punktowo to no, nie lecimy. Chodzi nam więcej o klasy. Mówi, ustawcie się na jedno, dwie klasy, zróbcie wynik, a mówi, jak będziecie chcieli wszystkie klasy wygrać, to nigdy się nie da. Nigdy się nie da. No nie. I tak my robimy po prostu. No i bardzo dobre gołębie od niego mamy, no bo mamy w tej chwili ponad 30 gołębi w rozpłodzie od niego i te gołębie się sprawdzają. No, w tym roku dwa gołębie usunęliśmy, ale to już takie gołębie usunęliśmy nie dlatego, że one coś nie dawały, tylko stare już były. 2014 rok, no tam sobie ktoś tam przyjechał, zabrał, ale no, mówię, no jest na ten moment 30 gołębi, no i z każdego gołębia coś uchowamy, nie ma tak, że nic nie będzie. Wiadomo, że co roku nie uchowasz każdego gołębia, bo co roku ma nową samicę, i, ale nie jest tak, że samiec dostanie trzy samice i nie będzie nic z niego przez dwa lata. No u nas ma każdy gołąb w rozpłodzie 3 lata szansy. I jeśli on by przez 3 lata nie ma, no to i go nie ma u nas w gołębniku. No dużośmy jeszcze, no może dobrześmy zrobili, bo od braci Baranowskichśmy wzięli. I spróbowaliśmy taką krzyżówkę z pałkowymi Tadia robić. No i te gołębie u nas się sprawdziły. No, tak, super te gołębie od Baranowskich, już się pokazują. No. Po prostu przeważnie naprawdę dobry materiał, także jesteśmy też zadowoleni z nich, z tych gołębi, no bo no, sprawdzają się po prostu. Te czerwone gołębie płowe to właśnie z tych odpawów, bo to z tej linii płowej, tego 7299 tej Darii, co mają, no tak. Czyli jak tak słucham, wasza hodowla jest oparta Dariusz Marciszewski, brat no, Baranowscy, Tadeusz Pałka? Powiem ci tak, najwięcej gołębi mamy od Tadia Pałki plus te gołębie nasze. Po najlepszych lotnikach są chowane od 3 lat, po najlepszych lotnikach na jesieni jednego gołębia. Teraz tutaj w rozpłodzie pokażemy kilka najlepszych gołębi rozpłodowych. To jest najlepszy gołąb rozpłodowy, można powiedzieć gwiazda gołębnika rozpłodowego. No mówię, no to jest najlepszy gołąb, to jest tak słynny u nas już szpak, już każdy wie. To jest gołąb od Tadzia Pałki. To jest podstawa gołębnika rozpłodowego i lotowego. No, on z każdą samicą daje wybitne gołębie rozpłodowe, lotowe, przepraszam, ale i rozpłodowe. Najlepsze połączenia to jest z samiczką od Marka Trzaski. No kapitalnie z tej pary. Piotrka Kościa też. Od Piotrka Kościa z tą samiczką był dwa lata temu był z samiczką od Pawła i Roberta Baranowskich, też wydał cztery super gołębie. Także... To jest samczyk z 14 roku, ale to jest podstawa gołębnika. Dzieci jest, wnuków na rozpłodzie już. No masę wnuków jest na rozpłodzie, w gołębniku lotowym tak samo. Tak dla ciekawości czy tam przypomnienia, no jak mieliśmy trzeci wynik w Polsce w A kategorii, to czworo dzieci jego było w tej drużynie. Tak. W tamtym roku nieszczęsnym, tak bym tak powiedział, bo tam był chyba ósmy wynik w Polsce, ale tej literki na dwóch lotach nie było, to też było dwoje jego dzieci. I czworo wnuków jego było w tej A kategorii. No i w tym roku to samo jest, no. To mówię, czy dzieci, czy wnuki, czy prawnuki, no to kapitalne połączenia. Ale mówię, najlepsze gołąbki daje. Niebieska jego właśnie. Nie tu z tyłu, o tu idzie Krzysiu. O tu. To samiczko. Z tą samiczką to jest taka nasza złota para. To jest samiczka od Marka Trzaski. To jest imbret na Brzydala. Tam chyba z 5 razy w rodowodzie Brzydal występuje.
No i mówię, to jest najlepsza para, no. I taka ciekawostkę powiem, bo ten gąb jest kupiony na aukcji. Wystawę, nawet u nas w oddziale wystawa była na koniec roku. No i Marek Czaska przysłał nam na aukcję, bośmy zbierali na takiego małego chłopczyka. I myśmy dwa gołębie wtedy kupili, jedno od tatka Pałki, bo też powiedział, że jak mówi tego. I obaj, i najdroższe gołębie jeszcze, ona jest brzydka tak z wyglądu, ten gołąb. No, jej jest mała, mniejsza samiczka. No. Brzydal, ale najdroższy gołąb był. Jeszcze mówię, po co wy to kupujecie? No, ale na dziecko mówimy i ona nam odpłaciła. Tak, ten ona gołąb. Też, ale mówię, ona w tym roku już jest dwa... Cztery gołąb kupione na jakiejś aukcji. Aukcji charytatywnej, aukcja okręgowa, na wystawie okręgu Lublin była u nas w oddziele, my organizowaliśmy tą aukcję. Okay. No i mówię, na tej aukcji dwa najdroższe gołębie wtedy kupiliśmy, ale mówię, ona... Od maja już jest rozłączona, bo jest. Ona z nim była w parze, zniosła 10 jajek i 9 gołąbków uchowaliśmy po tej parze. I ona odpoczywa. I teraz odpoczywa dopiero na jesieni, gdzieś tam końcem sierpnia jeszcze sparujemy go z powrotem na dwa młode, bo on teraz, tak dla ciekawości powiem, był parowany z... Samiczką od tatka Pałki, bo Tadzio przysłał nam dwie córki 1360. I był on teraz z jedną samiczką parowany, jest cztery młode. Teraz pójdzie do F-16 też, to jego córka jest. Tak, teraz no mówię, były cztery młode z tamtą samiczką, no podzielimy się po dwa mutki, zostanie u nas, dwa u Tadzia. I teraz jest parowany z jego córką, tą F-16. Tutaj mamy uchować, no jajka zniesie i no, bo znowu wróci. Bardzo dobra samica to była u nas, najlepsza gołąb lotowy przez parę lat. Tak, zaraz ją pokażę, ale mówię, później jak o F-16 jeszcze wróci na jedne jajka do drugiej samicy tej od Tadzia Pałki. Proszę, znam tam numer tego gołębia? 7210. Okay. Także teraz przyniosę tą naszą, jego córkę taką wybitną też, lotniczkę i rozpłodową samicę. To taki następny nasz gołąbek, jeden z najlepszych gołębi, to najlepsza chyba lotniczka nasza w historii, na razie gołębnika. Samiczka z 16 roku, tak zwana F-16. To jest córka starego Szpaka i po samicy od Piotrka Kościa. Czyli to jest ojcem był tego? Tak, ten Szpak. Ten Szpak, którego Tak. No i matka to taka 593 od Tadzia, od Piotrka Kościa. Pamięci. Jej babka była pierwszą lotniczką Polski w C kategorii. Trzy razy pierwszy konkurs. No mówię, to jest taka najlepsza nasza samica lotowa w historii. I teraz rozpłodowa już, tak. Z zeszłego roku poszła do rozpłodu, tak? My, tak, w tamtym roku już w rozpłodzie była, ale my co roku po lotach, po niej zawsze dwoje dzieci zostawialiśmy w rozpłodzie. No i te dzieci kapitalnie tutaj przekazują, no, z połączeniem, bo my później jej dzieci wracamy na gołębie od Tadzia Pałki. No i my, to jest taka, no, super samica, no, ona jest większa samica tutaj, no, ale niektórzy to lubią, tak, żeby pokazać. To mówię, to jest taka, no super, taki gołąb, no i w rozpłodzie super daje już. To jest samiczka, końcówka 183, to jest córka olimpijczyka od Tadzia Pałki, tego 5071, jak dobrze pamiętam. To był taki prezent od Tadzia dla mojej żony wtedy, jak pojechaliśmy w 19 roku. No i mówię, też bardzo super samica w rozpłodzie. W tamtym roku, w 21 roku była ze Szpakiem, no, w rozpłodzie. No bardzo dobre gołębie wydała. Wydała, tak, tylko to były gołębie do rozpłodu chowane, no i już super się pokazały i jej wnuki na gołębniku lotowym. Także to mówię, też taka kapitalna samica, no, rozpłodowa. Też to jest samczyk od Marka Trzaski, to jest imbret na jego 90-85, jak dobrze pamiętam, w rodowodzie. No i też on jest już o 3 lata w połączeniu z córką Szpaka. No i jego dzieci super. No, w tamtym roku był trzeci lotnik na gołębie młodych, 2 lata temu chyba drugi na gołębie młode. Ten, co w tamtym roku był trzeci na młode, w tym roku ma 4 konkursy, ale też takie konkursy wszystkie w 40 na oddział. To też taki samczyk od
Marka Trzaski. To był specjalnie dokupiony do, pod kątem tej szpak, tej niebieskiej samiczki, żeby później dzieci tej niebieskiej starego szpaka parować na tego samczyka. To jest samczyk od braci Baranowskich, brat Ksenii, drugiego chyba, czy trzeciego gołębia na Spartakiadzie. Super gołąb rozpłodowy. W tym roku jest parowany z córką właśnie 11-16 i jedynki, no. Ale no, fajne już gołębie po nim są też na gołębniku lotowym. To gołębie są roczne, ale fajnie, fajnie zapowiada się. To jest samiczka od braci Baranowskich. Córka Darii, chyba drugiej lotniczki Polski u Baranowskich. To oryginalna samiczka od Darka Marciszewskiego, co latała u braci Baranowskich. Ona w połączeniu z szpakiem w 2021, czworo jej dzieci mieliśmy uchowane, no kapitalnie teraz się sprawują, to jako gołębie już dwuletnie, jako gołębie roczne, jej córka i córka starego szpaka była 20. lotniczką Polski, czy 21. w G kategorii, czwartą chyba w A kategorii w okręgu, czy piątą, no ale no mówię, no super. W tym roku jej córka w połączeniu ze szpakiem ma 9 konkursy, ale chyba najgorszy konkurs, tam 60 na oddział. Też była wsadzona jej córka na maraton i chyba siadła piąta czy szósta? U nas, ale to tam, no, ale w 20 chyba na oddział siadła, no. Ale w tym tygodniu już nie pójdzie jej córka na maraton. Co miała zrobić, to zrobiła i nie pójdzie. No mówię, też kapitalna, bo z drugim takim samczykiem od Tadzia Pałki wydała w 20 roku, w 21 roku super młode i w tym roku jest sparowana z powrotem na tego samczyka. Także no mówię, fajna samiczka. Nawet w tamtym roku na jesieni miałem jej brata z gniazda pożyczonego od Pawła i łączyliśmy ją na najlepszą córkę jej i młodymi się podzieliliśmy. Także no mówię, kapitalny gołąbek. Tak jak wspominałem, że pokażę rozpiskę, jak u nas gołębie są prowadzone w tygodniu, także tak jak powiedziałem, że nie ma tajemnic, tutaj rozpiska jest. Może zaraz zacznie się hejt jakiś, że tutaj nie ma suchej karmy, no nie ma, no u nas, my robimy tak, to u nas się sprawdza, no ktoś robi tak, no mówię. Jakbyś chciał się opowiedzieć o tym, jak to po kolei dzień po dniu stosujesz? No dokładnie, dlaczego? Dokładnie tak jak mówię, tu jest poniedziałek, zacznijmy od poniedziałku, herbata, do wody jest herbata na drogi oddechowe, to jest herbata i wtorek, to jest herbata od Darka Marciszewskiego z tych ziół, karma rano jest sedachol, karma wieczorem jest żel oksygen, jeśli lot jest był bardzo ciężki, to jest białko jeszcze. No ale rzadko to białko wchodzi na karmę. No ale mówię, to jest tak, pokazujemy jakby był lot bardzo ciężki, czy gołębie by przyszły jakieś tam strasznie wyjechane, no to dostają wtedy jeszcze białko. Wtorek jest herbata na drogi oddechowe. Na karmę jest Blitzform. Jest to 10 ml na 100 gołębi, tylko na karmę, nie do wody, to jest taka ciekawostka. I do tego jeszcze jest magnez dodawany. Wieczorem jest olej, tu pisze 4 olej z herbowca, ale w tym roku dajemy jeden olej z Nobla, z tej firmy, co Nebel, przepraszam, a drugi olej od Krzyśka Szkolnego, ten 10 olej. I do tego, jak dodajemy tutaj, dostają olej z, od Krzyśka Szkolnego, to następnym w czwartek dostają z tej firmy Codynamic. I to są drożdże BMT i też jedne drożdże są z firmy Herboc, a drugie od Szkolnego Krzyśka. Także tutaj tak wymieniamy produkty. Środa, czwartek jest woda czysta, a na karmę w środę rano jest żel oksygen, Dynamic, Blitzform. Karma wieczór to są aminokwasy. Aminokwasy są to od Marka Trzaski z Petersa i żel oksygen. Lecytyna z Primy, drożdże BMT w czwartek rano, wieczorem olej, Dynamic, magnez. Do wody jest Sprint Plus. To jest też z Petersa i karma to jest aminokwasy od Petersa i Carbosol. Jak gołębie przylatują w niedzielę, jest herbata regeneracyjna, do tego jest miód
i cytryna. I karma wieczorna to jest mąd koncentrat i jedna druga dawki magnezu wieczorem na karmę. Tylko my to nie są, że od pierwszego lotu my podajemy pełne dawki tej karmy. Nie, to my zaczynamy 2 tygodnie przed lotami, dostają to załóżmy 30% każdego tego środka. I to jest w sezonie stopniowane. Na najcięższe 500 podajemy pełną dawkę, a mówię, na maratonach było to około 30% na karmę. No dobra, a dzisiaj macie koszowanie. I jak te głębie na ten maraton były przygotowywane? Na karmę rano dzisiaj dostały aminokwasy Carbosol i do wody do godziny 10 piły Sprint Plus. Później po 10 ten Sprint Plus był wylany i woda. No i karma taka sobotnia już teraz. A zobaczymy, co w sobotę będzie. Albo się uda, albo się nie uda. To, co miały zrobić na pierwszym maratonie do GMP. W tej chwili na ten maraton 6-8 gołębi najlepszych już nie wsadzamy, bo dorobiły generalne na pierwszym i teraz odpuściliśmy po prostu. Z tych 6 gołębi, które były na pierwszym maratonie, teraz pójdzie tylko 3. No, a takich gołębi najlepszych u nas zostanie 14 w domu, no, które leciały ten sezon najrówniej i ten wynik robiły w każdej kategorii czy w GMP. No. Dobrze, teraz na zakończenie tego naszego tutaj reportażu chcemy podziękować wszystkim hodowcom, osobom, które obejrzą ten film, życzyć im udanego sezonu jeszcze gołębi dorosłych i jak najlepszego sezonu gołębi młodych. Mistrzom pogratulować przegranym, również pogratulować. Ktoś musi być pierwszy, ktoś ostatni. Także dobry lot. Dziękujemy. Dziękujemy.